Serdecznie witamy w dzisiejszym programie. Gościmy słynnego poetę Jana Kochanowskiego. Jest to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich poetów. Jest to autor 19 trenów, wielu fraszek oraz pieśni. Urodziłem się w Sycynie w 1530 roku. Moi rodzice to Piotr i Anna. Miałem 10 rodzeństwa. Andrzeja, Mikołaja, Kaspra, Jakuba, Stanisława, Jadwigę, Piotra, Katarzynę, Elżbietę i Annę. Oto oni. I oczywiście 11 ja, Jan. Następnie zacząłem studia na Akademii Krakowskiej. Pierwszy dzień okazał się fatalny. Chociaż szkoła z zewnątrz wyglądała całkiem dobrze. Zawsze przychodziłem punktualnie na lekcje. Nigdy się nie spóźniałem. Do nauczycieli zawsze wyrażałem się kulturalnie i nigdy nie stwarzałem żadnych problemów. Musiałem przerwać studia z powodu śmierci mojego ojca i wrócić do miasta. Następnie mieszkałem u Piotra Myszkowskiego. Były to czasy dworskie, wiele się tam nauczyłem. Następnym tragicznym wydarzeniem była śmierć matki. O całe szczęście, że miałem wsparcie rodzeństwa. Inaczej nie wiem, jakbym przeżył tą straszną tragedię. O całe szczęście, że w tamtym czasie spotkałem moją ukochaną żonę Dorotę Podlodowską. Bez niej ciężko było mi, by przetrwać tamte czasy. Ona była moją podporą, wsparciem i dawała mi dużo sił do tworzenia. Po ślubie urodziło mi się moje pierwsze dziecko, córeczka Hanna. O szczęście następnie urodziła się moja ukochana córeczka Urszulka. Wierzyłem, że w niej trwi mój talent poetycki. Było to moje ukochane dziecko. Szkoda, że zmarło tak wcześnie. Śmierć pana córki to musiał być dla pana ogromny cios, jednak pomimo takiej straty udało się panu podnieść i jest pan jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy.